Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz w formie cząsteczkowej oraz skróconej jonowej równanie reakcji kwasu chlorowodorowego z. Zanim do tego przejdziemy, kwas chlorowodorowy to HCl. Jest to kwas mocny i nieutleniający. To ważne, żeby sobie to określić na starcie, jak będą nam przebiegać tutaj reakcje. I podpunkt A. Mamy tutaj tlenek potasu, czyli tlenek metalu plus kwas. Czyli mamy normalny przebieg, że tak powiem, sposobu otrzymywania soli. Zapisujemy sobie potas, który leży w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych i ma wartościowość 1. Tlen w tlenkach 2. HCl. Tworzymy sól zbudowaną w tym przypadku z metalu i reszty kwasowej. Dla przypomnienia, reszta kwasowa ma taką wartościowość, ile atomów wodoru mamy w kwasie, z której pochodzi. Tu jest jeden atom wodoru, to Cl ma wartościowość 1. Najlepiej to sobie w ogóle kolorować, co myśmy tutaj zabrali, a zabraliśmy to i to. Czyli wodór łączy nam się z tlenem, tworzy nam się tutaj woda. Z tej strony mamy dwa wodory, dajemy dwójeczkę, tym samym zwiększamy ilość chloru, tutaj dajemy dwójeczkę, tym samym zwiększamy ilość potasu, ale tu są dwa potasy, wszystko gra. No i tutaj mamy zapis w formie cząsteczkowej. To teraz przechodzimy do formy jonowej pełnej, zanim zapiszemy to w skróconej jonowej. OK. Tlenki nie ulegają tutaj dysocjacji, to sobie zostaje dodać. I tutaj rozbijamy na kation wodoru i anion reszty kwasowej. Współczynnik stechiometryczny oczywiście tyczy się zarówno wodoru, jak i chloru. To teraz tutaj 2K plus plus 2Cl minus. Woda też nam tutaj nie dysocjuje. Zatem możemy sobie tylko wykreślić chlor. I tutaj mamy zapis tej reakcji w formie skróconej jonowej. Podpunkt B. Otóż mamy tutaj cynk, czyli metal. Będzie to reakcja metal plus kwas. Żeby nam tutaj to zaszło, musi to być metal bardziej aktywny od wodoru, ponieważ mamy tutaj kwas nieutleniający. I patrzymy sobie do szeregu aktywności metali i widzimy, że cynk jest bardziej aktywny od wodoru, czyli reakcja nam tutaj zajdzie, bo ten cynk nam wyprze wodór z tego kwasu. Cynk ma wartościowość 2. Mamy chlor. Pyk. I zabraliśmy to. Czyli zostaje nam tutaj samotny wodór. Wodór występuje w postaci cząsteczkowej. Mamy to tak. Z tej strony mamy dwa wodory, dwa chlory. To tutaj dwójeczka. No i przechodzimy sobie teraz do równania reakcji w formie jonowej. Najpierw pełnej. No cynk pozostaje tak o. Tutaj mamy tak samo jak było wcześniej. Mamy tutaj sól, która jest rozpuszczalna w wodzie. Czyli znów możemy tylko ten chlor sobie wykreślić. I będziemy tutaj mieć Zn plus 2H plus. A to nam daje Zn2 plus plus H2. Podpunkt C. Wodorotlenek wapnia, czyli CaOH dwa razy wzięte, plus kwas.
Jest to reakcja zobojętniania. Znów tworzy nam się tutaj sól. I wodór łączy nam się z grupą OH, tworząc tutaj wodę. Tu mamy dwa chlory, dajemy tutaj dwójeczkę. Tym samym zwiększamy tu ilość wodoru. Tutaj też są dwa, czyli łącznie są cztery. To tutaj dajemy dwójeczkę. OK. No to tutaj sobie to rozbijamy. Ca2+. Dwójkę wyrzucamy naprzód. 2OH-. Tutaj klasycznie, tak jak było wcześniej. Jest sól rozpuszczalna w wodzie, czyli możemy sobie ją tutaj rozbić. A wodę zostawiamy. I tutaj możemy CA powykreślać i chlory też. Przed każdym mamy dwójkę na współczynniku, czyli dzielimy to jeszcze przez 2 i mamy OH minus H plus H2O. Podpunkt D. Z żelazem. Żelazo jest metalem bardziej aktywnym od wodoru i jest to kwas nieutleniający, czyli reakcja nam tutaj zachodzi, bo aby to był kwas utleniający, to z żelazem reakcja nie zachodzi. OK. Nie wiemy w sumie, ilowartościowe jest to żelazo, więc zrobimy sobie dwuwartościowe. Pyk, no i rozbijamy. Tylko chlory możemy tutaj zrobić. To też tak zrobimy. Podpunkt E. Tlenkiem wapnia. Tlenku nie rozbijamy. Oj. Wodę również zostawiamy. OK. No to tutaj możemy tylko ten chlor skrócić. I podpunkt F. Węglan wapnia, czyli CaCO3. Uwaga. Tutaj mamy sól 1 plus kwas 1. Czyli jeden ze sposobów reakcji strąceniowych. To oznacza, że musi nam się tutaj wytrącić osad, a jak połączymy CaCl2, to jest sól rozpuszczalna w wodzie, więc ten osad nam się nie wytrąca, lub musi nam się tu wydzielić gaz. I dlatego tutaj mamy sól słabego kwasu. I tutaj ta reakcja jest inna, ponieważ nam oczywiście tutaj wyjdzie CaCl2, ale z reakcji wymiany nie wychodzi nam tutaj H2CO3, czyli kwas węglowy, a mamy tutaj tak CO2, które nam się wydziela i powstaje nam tu jeszcze woda. Tak się właśnie dzieje, gdy łączymy sól słabego kwasu z mocnym kwasem, jeżeli nie wydziela nam się tutaj osad. Wtedy reakcja zachodzi, bo wydziela się nam
gaz. Nie powstaje oczywiście osad, tak miałam to powiedzieć. Ok, no to tutaj przechodzimy do tego, że jak wygląda CaCO3. Przechodzimy sobie do tabeli rozpuszczalności soli wodorotlenku w wodzie, to rzadko używane, sama nawet nie wiem, co tam mamy, N-kę. Czyli jest to tutaj osad, nam się to nie zdysocjuje, no bo to się nie rozbija pod wpływem wody. Oczywiście tutaj jeszcze dajemy 2. Hop. Okej. Tlenek oczywiście tutaj zostawiamy. Wodę również. I możemy skrócić tylko chlor. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.